Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 wersji Remake. No i w sumie w dzisiejszym materiale mamy przejść na nowe tereny, a mianowicie do sali tronowej. Throne Room. A zanim to zrobimy, jeszcze mamy kilka interesujących rzeczy do sprawdzenia. Po pierwsze, tędy przy safe roomie była jakaś, nie wiem, gondola, żeby się przejechać. W sumie chyba lepszym wyborem byłoby to zrobić wcześniej z tą Ashley. Ale to mi akurat pominęło. Dobra, pojedziemy samemu. Może będzie to cokolwiek warte, nie wiem. Może to jakaś minigierka? Prawdę mówiąc, nie wiem gdzie jestem. A dobra, to jest przejście do zupełnie innego save'a. Chwila, moment. Gdzie ja się w ogóle znajduję? A, czyli po prostu możemy sobie wrócić. No, ciekawa sprawa, ale teraz by się to aż tak bardzo nie przydało. Chociaż w sumie jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. A mianowicie, że jej się bardziej wrócimy. O kurde! Może zrobię to kiedy indziej. Zmiana planów. Nie spodziewałem się, że będzie 50 wrogów randomów w jakimś, nie wiem, losowym miejscu. Dobra, w takim razie... może jeszcze kiedyś tam wrócę. Jeszcze miałem jeden diament do odnalezienia. W takiej skrytce. Że kość należało włożyć, nie wiem, kostkę Rubika, coś w tym stylu. Ale to zbyt wiele zachodu. Może i tak trzeba będzie się jakkolwiek wrócić, zobaczymy. Dobra, kolejna jeszcze sprawa, która mi ominęła, no to pójdziemy śladami Ashley. Czyli z tej strony. Przy okazji coś tu leży? Szafir, dobra, fajne materiały. A dobra, to materiały, które po bohaterce... Bohaterka je wszystkie upuściła. Dobra, to ma sens. Bo ostatnio została złapana. Dobra, czyli jak sobie radzić? Jeżeli mi pamięć nie myli... O, to jakieś jeszcze misje poboczne? Muszę jakiegoś rycerza załatwić. A, czyli w mauzoleum. Czyli to jest misja poboczna. Dobra, zwiedzimy sobie z przyjemnością. W poprzednim materiale właśnie zwiedzałem te wszystkie regiony. Ale przy pomocy... Ashley, to było jednak trochę trudniejsze. To jeszcze sporo interesujących materiałów na każdym kroku. Coś mi jeszcze ominęło? Zaraz, to piętro wyżej, więcej nie zrobimy, dobra. No tak, wrogowie mogą być na każdym kroku i mamy szczura, tak jest, dobra. Muszę go jak najszybciej załatwić, ponieważ to jest inna misja. Poboczna. Czemu on jest taki szybki? Come on, koleś. No nie. Dobra, trzymaj shotgun albo pistolet. No nie! Nie umiem, dobra, marnuję amunicję najgorzej. Na padzie nie da się strzelać. Dobra, nareszcie. Yes. Czyli muszę zejść do mauzoleum, czyli niżej, tak jest. No ciekawa sprawa, czy wszyscy rycerze będą się znajdowali, czy tylko jeden w postaci bossa? Zobaczymy. No jeszcze materiały na każdym kroku, bohaterka akurat nie mogła tego wykonać. No dodatkowe szafiry, tak jest. Dobra, więc zjeżdżamy do ponurej lokacji. No to akurat sprawa całkowicie poboczna, ale myślę, że warto to zobaczyć. Ostatnio mieliśmy kilkunastu wrogów. Tego mam się pozbyć? Chyba tak. To może być dosyć ciężkie starcie, jak sobie radzić. Ej, zaraz, to bolało. Kurde, chwila, moment. Szykuje się ciężka walka.
Mam jednego flasha w sumie. Może flash byłby całkiem efektywny, nie jestem pewien. Dobra, trzeba trzymać dystans, jestem sprawa, ale są całkiem szybcy. Dobra, jak sobie teraz radzić, pytanie? Jaki szybki, ledwo co żyje, jeden życia. Nie, to mi nic nie da, jeszcze mam takie leczenie, jeszcze mam flasha w sumie. Dobra, zaraz zobaczymy. Może tak jakkolwiek zaradzę, zobaczymy. Body armor's not looking great. Present for you. Dobra, daliśmy radę, ale kurde, ciężka walka. Nie wiem, czy moje pierwsze strzały cokolwiek w sumie dały, szczerze mówiąc, że strzałem od przodu. Chyba wystarczyło flesza rzucić potem pistoletem jakoś od tyłu albo nożykiem i w sumie byłoby po robocie. No dobra, nie ma tragedii, tak, mamy całkiem sporo fajnych materiałów. Nie wiem, czy jeszcze dalej się przedostanę. Może byłyby jakieś materiały warte uwagi, patrzcie, ile otrzymujemy. Trzeba być jednak mocno uważnym. Tak jest. Dobra, idziemy dalej? Jest w ogóle opcja? Nie ma opcji nawet. Dobra, czyli to już jest finał. Jedyna możliwość to powrót. No, czyli mamy w zasadzie dwie misje do oddania. Jedną z rycerzem, drugą z myszami. Dobra, niech będzie pistolet. Nie wiadomo, czy jeszcze jakiś inny wróg się nie pojawi, kto wie. Gdzie w ogóle będzie misja główna? Nie jestem pewien. Chwila, moment. A, czyli na wprost, dobra. A to może za chwilę. Jeszcze jakieś dodatkowe materiały piętro wyżej się będą znajdowały. Chwila, moment. Zwiedzimy sobie bibliotekę, w której byli inni rycerze mało przyjemni. I chyba dalej kogoś mamy? A, mało przyjemna sprawa. Jeszcze drugi za nami. Zaraz, zaraz. Nie, z pewnością warto wszystkich załatwić. Fajne materiały możemy jeszcze otrzymać. Zaraz, zaraz. Kurde, ciężko jednak strzelić pod odpowiednim kątem. Ajajaj. Teraz. Dobra,
Dobra, i nareszcie możemy przejść na bardziej swobodną eksplorację. No, całkiem sporo różnych diamentów otrzymujemy na każdym kroku. Myślę, że jednak warto. No, oczywiście są to wszystko absolutnie rzeczy poboczne. W zasadzie moglibyśmy od samego początku iść na nieco inne tereny z głównej fabuły. Na jakieś kolejne dzbanki, kto wie. O, proszę bardzo. Muszę wam przedstawić dosłownie wszystko. Co to jest? Ej, kość jeszcze. Zaraz, zaraz. Tego się akurat nie spodziewałem, że coś takiego zdobędę. Co ja w ogóle odblokowuję? Wow, wow. Okej, okay, dobra. 20 ammo do jakiegoś karabinu. Fiament, to... super fajna sprawa. Kurde, zawaliłem. Nie chciałem wykorzystywać, ale dobra, trudno. Dobra, może jeszcze coś wykraftujemy. Kraftowanie, zobaczmy. Amunicja niech będzie. Muszę trochę więcej miejsca mieć. Za chwilę to zrobię. To nie jest jednak takie proste. Dobra, pod kwadratem przenosimy. Podobnie tędy. I bawimy się w Tetrisa, powiedzmy, dobra, nareszcie. Pod tym, okej. No i to jest fajna broń. A niech będzie zamiast poprzedniego karabinu, ten wydaje się bardziej solidny. Parts. O, ze scope'em jeszcze mógłbym. Jak ja będę w ogóle strzelał? A nie, to jest ten. Chyba trochę nie pasuje, nie wydaje mi się. Muszę scope'a jednak zmienić. Bardziej mi pasuje do karabinu półautomatycznego, że strzela pojedynczymi strzałami. Dobra, i co? Idziemy w poszukiwaniu jakichś kolejnych was. Może jeszcze coś odnajdziemy fascynującego. Z tej strony? Winda, dałoby radę piętro wyżej się dostać? Nie wiem. Nie, nie da rady, to tędy. Nie no, bardzo fajny materiał. Jeżeli dostajemy jakiś super mocny karabin, to jestem mocno zadowolony. Aż się nie spodziewałem, że takie bonusy będę otrzymywał. Podobnie tędy. Ale nie wiem, czy to pasuje w ogóle. Jak ja bym musiał to dopasować od teraz? Dobra. Ale materiałów, patrzcie na to. Golden Lynx. Jakieś zwierzę. Dobra, czy jednak będę bogaty? Dosyć mroczna lokacja, trzeba twórcom przyznać. Może nie każdy chciałby po raz kolejny wkraczać na to miejsce, ale jednak bardzo warto, jak sami możecie zauważyć. Przy okazji, gdzie ja w sumie jestem? Jeszcze jakieś przejść naokoło? Taki jakiś skrót? Drop down? Zaraz. Więcej chyba już nie mamy. No i nareszcie mamy drabinkę, okej. Okay. Wcześniej było nie do odblokowania. Dobra, fajna sprawa i teraz się posprzedajemy. Ale na samym wstępie trzeba itemy połączyć. Dobra, czyli kryształy różnego rodzaju, proszę bardzo. I jeszcze niech będzie niebieski. No, 20 tysięcy to będzie warte tu z kolei. Gdzie ja pasuję? Tędy. Jeszcze do oka jakiś inny. Kurde, brakuje mi jednego.
Dobra, zobaczymy. Tak, czyli mamy dwie misje. Kupowanie, a może tradowanie bym zobaczył. Brakuje mi jeszcze do tradowania jednego kryształu, ale koleś akurat go nie posiada, kurde. Trochę głupia sprawa. To jest strasznie dużo warte. 30 tysięcy. Dobra, może sprzedam. Dobra, może sprzedam. Nie, nie jestem pewien. Kurde, co ja mam robić? Dobra, sprzedajemy, trudno. Nie wiem, czy to jest najlepszym podejściem, ale przynajmniej ulepszę sobie fajne materiały. Dobra, czyli co ja próbuję? Po pierwsze, body armor. Reperujmy. Może ten karabin to jest w sumie całkiem mocne. Dobra, zobaczymy. Jeszcze kolejny poziom? To chyba zbyt ryzykowny, już nie jestem pewien. Do shotguna 40 tysięcy. Ile to kosztuje wszystko? Jakie to ammo jest w ogóle potrzebne? No tak, rifle ammo. A wydaje mi się, że do tego jest jeszcze mocniejsze. Nie jestem pewien. Kurde. Jeszcze jakieś inne shotguny, może jakieś leczenie by się przydało. Może do tej broni dystansowej coś zróbmy. Power. Dobra, zobaczymy. This kind of work is about finesse, stranger. Little bit goes a long way. You see. I don't always have this in stock, stranger. I'll hand this over when you've got the space. Dobra, jeszcze coś sobie pokraftuję. Ej, co jest? Your pocket or your life. Easy choice, mate. Pleasant travel. Dobra, muszę się jeszcze wykraftować, chwila, moment. No nic mi nie stać, ale głupia sprawa. Kraftowanie, nie wiem do czego, do bełtów? Kurde. Szkoda czasu, szkoda miejsca. Będę musiał jakieś materiały chyba wywalić, nie wszystkie mi się podobają. Dobra, Uzi na przykład. Rzadko kiedykolwiek z tego korzystam. Myślę, że teraz powinno być trochę lepiej. Ma jakieś miejsce na nowe materiały. Dobra, i tyle. Save'ujemy. I teraz pójdziemy sobie na nowe lokacje. Trochę mało amunicji. No dobra, może starczy. Dobra, więc żeby pójść na kolejny region, wydaje mi się, że musimy tak skręcić. To jest chyba misja główna. Jeszcze jakieś materiały były? Zaraz, dobra, trudno. Idziemy dalej. Mamy nową broń, nie mamy się czego obawiać. O kurde! Akurat wróg, żeby wypróbować nowy karabin. Celownik mi się nie do końca podoba. Mocno zasłania, niestety. Wolę jednak ten zwyczajny karabin, który miałem. Chyba, że celownik wymienię. No i pozamykane może na drugą stronę. Jeszcze i więcej? No jakoś super łatwo ginął. Chyba moment, albo nie. Jeden spadł do przepaści. Do tego chyba tak łatwo poszło.
jakieś latające stwory. Dobra, idziemy dalej. Niby pozostawiłem jakąś amunicję, ale i tak mam wystarczająco, powiedzmy. Dobra, mamy jakąś wieżę zegarową. Może tam musimy się udać. To z kolei. Lipiec, 2 lata od mojego obudzenia się. Mistrz Ramon złożył mi wspaniałą obietnicę, żeby poprawić wady bycia w ludzkiej formie, żeby szukać perfekcji w obserwowaniu stawonogich bliźniąt. Do tej kwestii powinienem poświęcić własne życie. Styczeń, 4 lata od mojego przebudzenia. Moje starania, żeby przesłać czarną maś do ciała, są chyba bliskie sukcesu. Kluczem jest łono. Czysta dusza może być do tego bardzo podatna. To może właśnie chodzi o córkę prezydenta, że właśnie jej szukali. Styczeń, 6 lat od mojego przebudzenia. Nazwałem te święte larwy, które noszone są w łonie wybranej. U2, tak jak moje, powinny nosić prestiż mojego rodzinnego imienia. Tak jakbym narodziła ich z własnej krwi. Teraz, kiedy U2 są bliskie do bycia rozmiaru ludzi, właśnie teraz dalej jedzą i się rozmnażają. Udało mi się stworzyć nowy gatunek. Mistrz Ramon zobaczył moje wyczyny i pobłogosławił mnie. Wziął U2 i nazwał je Novistador, który oznacza niewidzialny. Powiedziano mi, że jego świętość Lord Sadler także podobała mu się moja praca. Co za wspaniały honor. Aż ciężko mi zobaczyć czubek mojego pióra przez łzy radości i podpisał się Isidro Uriate Tela Vera. Prawdę mówiąc, najbardziej nie podoba mi się nazwa The Unseen, czy jacyś, nie wiem, niewidzialni może, albo coś w tym stylu. Nie wiem, ale to by było Invisible może. Może będą jakieś niewidzialne mutanty, kto wie. Ja osobiście nie grałem w oryginał, więc prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, czego się spodziewać, ale tak to brzmi z notatek. Zobaczymy.